Cześć. W olimpiadzie z wiedzy chemicznej organizowanej przez UJ w jednym tam konkursie, który się niedawno odbył, pojawia się taki ciekawy redoks, nazwijmy go konkursowym, do zbilansowania. Ten redoks został omówiony przez trzech panów z UJ. Pojawiały się o niego też pytania na grupach maturalnych, znaczy jakiś dłuższy czas temu, a akurat teraz dostałem jeszcze raz pytanie, a ja kiedyś obiecałem, że nakręcę filmik konkurencyjny dla panów z UJ-u, w którym pokażę, jak tego redoksa zbilansować inaczej, no bo osobiście twierdzę, że taką techniką, jaką oni przedstawili rozwiązanie, to jest to takie podejście, nazwijmy je historyczne, tradycyjne, a niekoniecznie dobrze pracujące, co wyjaśnię zresztą na końcu. Ale zacznijmy od tego. Mamy tu otrzymać równanie reakcji w wyniku bilansowania, no bo przypominam, że nie bilansuje się równań reakcji chemicznych, tylko właśnie schematy. Schematy dlatego, że równania to jest coś, co już jest zbilansowane no, z definicji. L równa się P, bo to jest równanie. Czyli nie bilansujemy równań, bo równanie jest już zbilansowane. Bilansowanie równania to jest masło maślane. No dobrze, ale zobaczmy na to. Tu z redukcją nie mamy problemów, no bo ona się śni po nocach każdemu maturzyście i nawet jakby go obudzić o trzeciej w nocy, zakładając, że się już nie uczy, tylko śpi, to i tak mi to wyrecytuje z pamięci. Ja przynajmniej powinien wyrecytować. No oczywiście nie tylko maturzyści to znają na pamięć, no bo pojawia się to równanie praktycznie wszędzie i w szkole się to ileś razy wałkuje i w zbiorach zadań, także każdy to powinien na pamięć wyrecytować takie równanie redukcji. No a nawet jak nie wyrecytujemy, to i tak do tego łatwo dojdziemy. Ale to jest redukcja, to jest proste. Ale co z tym utlenianiem, gdzie mamy taki jakiś tam potworek, taki bardziej skomplikowany związek kompleksowy, mamy go utlenić. No i teraz zobaczmy, ja żeby sobie sprawę ułatwić, to ten wzór uporządkowałem tak, żeby zrobić z niego taki wzór sumaryczny w postaci takiego wzoru empirycznego. No i wyszło mi CR7, C42, H96, N66, O24. To nam ułatwia sprawę, bo widzimy ile czego mamy i się nam trudniej w tym pogubić. Po prostu sobie to uporządkować. To raz. No ale zobaczmy, uporządkowałem sobie to i teraz tak zapisany wzór, no utleniamy tego związku, utleniamy ten związek. I zobaczmy, jak jedno takie indywiduum, nie, ten CR7, C42, H96 i tak dalej, utlenimy, no to nam wyjdzie, ponieważ tam jest 7 atomów tlenu, że będzie 3,5 anionu dichromianowego 6, 42 cząsteczki CO2 i tak dalej. Nie? No i ostatecznie jeszcze tam na końcu musimy wpisać 96 H plusów, no bo coś musimy z tymi atomami wodoru przecież zrobić. I teraz zobaczmy, żeby się pozbyć ułamka, no bo 3,5 to trochę nam będzie komplikować dalsze obliczenia, pomnożyłem to wszystko razy 2. Zdecydowanie łatwiej się liczy na liczbach całkowitych niż na ułamkach, wobec czego pomnożyłem sobie to równanie razy 2, żeby się tego ułamka pozbyć. No i wyszło mi, znaczy to jeszcze nie jest równanie, przepraszam, to jeszcze jest schemat, nie równanie. I wyszło mi tak, jak widzimy. Jeżeli teraz byśmy sobie porównali liczbę odpowiednich atomów, to wszystko nam się po obu stronach zgadza, oprócz atomów tlenu. Po lewej stronie mamy ich łącznie 48, no bo 2 razy 24, a po prawej łącznie no 7 anionów razy 7 w anionie, to jest 7 razy 7, 49 w anionach dichromianowych, nie? 84 razy 2 w cząsteczkach CO2, 132 razy 3 w anionach azotanowych 5, razem wychodzi, że po prawej stronie jest ich aż 613. Mamy ich 613, a po lewej 48, to znaczy, że po prawej jest ich o 565 więcej. Żeby to wyrównać, to muszę dopisać odpowiednią liczbę cząsteczek wody, które jak zakładam są tymi właśnie donorami, nośnikami tych atomów tlenu. No to dopiszmy po lewej stronie 565 cząsteczek wody. Dopisałem. I teraz już mi się zgadza to stronami. Oczywiście muszę pamiętać o tym, że cząsteczka wody to są dwa dodatkowe H plusy po prawej stronie, jak mi się ten atom tlenu odłączy. A zatem jak ich mam 565, to po prawej stronie będę miał
o 1130 H plusów więcej. I to, że tam jest po prawej stronie 1322, to wynika właśnie z tego, że dodałem tych 1130 H plusów po prawej stronie do tego, co już mieliśmy wcześniej. No dobrze. I teraz zobaczmy, jakbyśmy teraz popatrzyli na ładunki elektryczne, to zobaczmy, po lewej stronie mamy indywidua elektrycznie obojętne, więc ładunek elektryczny jest równy 0. Ale po prawej stronie mamy na przykład 7 anionów dichromionowych 6, no to mamy 7 razy minus 2. Oczywiście to samo robię dla anionów azotanowych 5, no i dla H plusów, czyli łącznie wychodzi, że sumaryczny ładunek po prawej stronie jest 1176 na plusie. Żeby to wyrównać stronami, to po obu stronach musi być równe 0. Muszę dopisać gdzieś brakujące elektrony, tak żeby mi się to wyzerowało po obu stronach. Zawsze dopisuję tam elektrony, gdzie mamy wyższy ładunek dodatni. No bo skoro wyrównuję elektronami, cząstkami o ładunku ujemnym, to muszę je dopisać tak, żeby wyrównać po tej stronie, gdzie jest wyższy dodatni, czyli w tym przypadku po prawej. Dopisałem sobie to po prawej. Brakuje mi 1176 elektronów, żeby po obu stronach się to wyzerowało. No i zobaczmy. Zgadza nam się już ładunek stronami, a jak to kogoś nie przekonuje, że zgadza nam się też bilans masy, to zrobiłem ten bilans masy i zobaczmy. Po obu stronach jest 14 atomów chromu, 84 węgla, 132 azotu, 1322 wodoru i 613 atomów tlenu po obu stronach. Zgadza nam się i masa, i ładunek. I wyszło nam tym sposobem równanie połówkowe utleniania. Po prostu z bilansu ładunku. Najpierw masa, potem ładunek i wychodzi nam, że ponieważ dopisaliśmy po prawej stronie te elektrony, to jest to równanie utlenienia. Oczywiście ja już wiedziałem z góry, że to będzie utlenianie, no bo tam wcześniej miałem już napisane równanie redukcji, więc drugie musi wyjść utlenianie. No dobrze, ale teraz zobaczmy dalej. No tu mamy to, co każdy zna, prawie że każdy na pamięć, czyli nasze równanie redukcji, z którym nie powinniśmy mieć dużego problemu. Żeby to teraz elektronowo zgodnić, to równanie utleniania muszę pomnożyć razy 5, a redukcji razy 1176. No i teraz zobaczmy, tu sobie jeszcze zapisałem to równanie połówkowe utleniania pomnożone razy 5. No wszystkie cyferki, liczby są 5 razy większe, nie ma tu żadnej filozofii, oprócz tego, że wszystko jest pomnożone razy 5, czyli z 7 Cr2 o 7,2 minus zrobiło się 35 i tak dalej, nie? No i tam 5880 elektronów się zrobiło ostatecznie po prawej stronie. Idziemy kawałeczek dalej. Jeżeli teraz te pomnożone równania połówkowe dodam do siebie, to mi wyjdzie takie wielkie równanie reakcji redox. Z tym, że możemy jeszcze je uporządkować przez redukcję wyrazów podobnych. Nie lubię mówić, że skracanie, bo to tak trochę dziwnie brzmi, to nie zupełnie jest skracanie. No ale zobaczmy teraz na to, że przecież, jeżeli ja to teraz zrobię, to zobaczmy, że po lewej stronie pozbędę się cząsteczek wody. Po prawej stronie pozbędę się H plusów, po prawej stronie zostanie mi ostatecznie 1879 cząsteczek wody, a po lewej, no już tam resztka, znaczy resztka, czyli 2000, prawie 800 atomów kationów wodoru, nie, czyli protonów. No okej. No i zapisałem sobie to jeszcze raz, już tak bez tego, co mi się tam poredukowało, i takie piękne równanie reakcji redox mi wyszło. Oczywiście ten wzór Cr2O7, Cr7, C42 i tak dalej, mogę to w tej postaci sobie zostawić, a mogę to oczywiście napisać, jak miałem na początku, na pierwszym slajdzie, wzór tego kompleksu. No tak czy siak jest to, już to gotowe, więc czy sobie zapiszę tak, czy zapiszę ten wzór tego związku kompleksowego inaczej, to już ma mniejsze znaczenie. Zauważcie też to, że ja tu w ogóle nie użyłem stopni utlenienia, nawet nie muszę wiedzieć, jakie tam są stopnie utlenienia. W ogóle przecież się nad tym nie zastanawiałem, a sobie to rozwiązałem. Nie musiałem znać budowy tego związku, nie musiałem wiedzieć, co to jest konkretnie za kompleks. Po prostu sobie to zrobiłem metodą bilansu masy i bilansu ładunku. No i tyle. I nie musiałem tego wiedzieć, żeby w ogóle zacząć, podczas gdy posługując się stopniami utlenienia, jakich nie umiem przypisać, to w ogóle redoksa nie zacznę.
Nie? Ale po prostu chodzi mi o to, że w szkole się uczymy złych nawyków, nie tylko jeśli chodzi o bilansowanie reakcji redox, i dlatego mamy z wieloma rzeczami prostymi problemy, bo nie wiemy po prostu, jak to zrobić, bo po prostu przez kilka lat jesteśmy uczeni po prostu przez nieodpowiednio napisane podręczniki złych nawyków, przez co z prostymi rzeczami nie zawsze sobie radzimy, przez właśnie złe nawyki. Ale to już tak nawiasem mówiąc, najważniejsze jest to, jak ten redoks sobie z nim poradzić. Ok, to dziękuję za uwagę. Pozdrawiam DM.